Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Cześć, witam, cześć, witam, cześć, witam z rynku w Skawinie. Jedziemy dzisiaj do Kielc na targi, także fajny dzień. Szykuje się lepsza pogoda, bo na razie było zachmurzone, słonko wychodzi. No i co, zegary pokasowane, zobaczymy jak to dowieziemy. Będę raczej jechał szybko, bo chcę tam jak najszybciej dotrzeć. Google wymyślił, że będziemy na 8.37 za godzinę 53, 142 km. No zobaczymy, jak to wyjdzie. Jesteśmy na obwodnicy. Czemu takie dzisiaj duże zużycie? A, bo testowałem w wallboxie funkcję Eco Smart i nie wiedziałem, że gdy kabel jest podpięty do samochodu, a no jeszcze słońca nie ma, więc ta funkcja nie zadziała, to on nie zacznie pobierać prądu z gniazdka. I nic, bo gdyby kabel nie był wpięty, to by wziął z baterii. Gdyby kabel był wpięty i wallbox dałby prąd, to też by się zagrzał. Ale jak jest kabel wpięty, a prądu nie daje, to auto się wstępnie nie zagrzeje. Taka dzisiaj ciekawostka mnie spotkała. I 40 parę minut za nami, 41 km, zużycie 20 i jesteśmy na siódemce. Teraz jeszcze do Eski trzeba dojechać i już będzie normalna jazda. I wjeżdżamy na odcinek S7, tutaj w okolicy Jędrzejowa. Będzie chwilę fajniejszej jazdy. I takie widoczki. No i to by było na tyle fajne jazdy. Teraz z powrotem w koreczku starą siódemką. Jesteśmy w miejscowości Wielki Dół. W Wielkim Dole jest wielki smród spalin. No niestety jak się jedzie tak auto w auto, to... To jest słabo. My dzisiaj jedziemy na targi OZE i będziemy poznawać nowe technologie. Wystarczy przejechać się po świecie. Tam, gdzie te nowe technologie się zakorzeniły, mamy czystsze powietrze, dłuższe życie, lepszą jakość życia. No i naprawdę, czy tak ciężko to zrozumieć, że to jest dla dobra wszystkich. Nowe technologie nam służą, a nie szkodzą. W większości oczywiście przypadków, więc nie ma co być tutaj blokadą postępu. Jak ktoś chce tak bardzo blokować postęp, to zapraszam do jaskiń. No i przed nami już Chęciny. Zostało 22 km, 17 minut. I ostatnie kilometry przed nami. Jak na razie prawie 140 przejechane, w godzinę 43 i zużycie to 24,1 kWh. I tam na horyzoncie się dymi, kurczę. Ciekawe, czy kiedyś dożyjemy czasu, że nie będzie się musiało dymić, bo technologia jest, tylko no trzeba przejść tą transformację. No i jesteśmy na targach Kielce. Tutaj mamy naszą strefę youtubera. No i żegnamy się z targami. Rozpoczynamy z 95% darmowego prądu naładowanego na targach. Auto zagrzane wstępnie, więc milutko, cieplutko. Ruszamy w stronę Krakowa. I po 45 km od targów mamy pierwszą ładowarkę na Orlenie. Ale my oczywiście się nie ładujemy, bo mamy baterię jeszcze 90%. Aktualne zużycie to 17,2 kWh na 100. No i finalnie jesteśmy w Skawinie. Bataryjka się podgrzała do 11-13 stopni. W akumulatorze pozostało 64%. I w dwie godzinki udało się przejechać 142 km, zużycie 16,3. A statystyka z całego wyjazdu do Kielc to mamy 290 km, 4 godziny 6 minut i zużycie to 20,3. Przy czym to było trochę jakichś takich krótkich tras podjeżdżania między targami a hotelem. Oczywiście wtedy mocno grzanie, to nam troszkę zawyżyło zużycie. Z powrotem byłem zmęczony, więc spokojniejsza jazda, no to też zaowocowała mniejszym zużyciem. A jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia.